Halo, halo, witam wszystkich. Świąteczny poranek. Mam nadzieję, że nie przejedliście się zbyt dużo, bo mam naprawdę bardzo ważną informację związaną z grą Rise of Kingdoms. Także ten świąteczny poranek to chyba prezenty dla wszystkich graczy piechoty. A dlaczego? To za chwilę sobie zobaczymy. Ja się nazywam Snow i staram się robić codzienne filmy na temat gry Rise of Kingdoms, także zachęcam bardzo do subskrybowania, a także do polubienia i wspierania kanału. Okej, a dzisiaj zajmiemy się oczywiście Tarikiem, który wszedł do gry, no i wszedł, powiem szczerze, z wysokiego C. Za chwilę będę tutaj pokazywał raporty w tle i zobaczycie, że jest to zdecydowana zmiana, jeśli chodzi o metę w grze. A dlaczego, to sobie za chwilę powiemy. Generalnie tak to właśnie często bywa, tak, że zanim dowódcy nie zobaczymy w akcji, to nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak on sobie daje radę. Natomiast okazuje się, że Tarik jest naprawdę fantastycznym dowódcą. Tutaj może to być kwestia wielu rzeczy: mocnego uderzenia, umiejętności, tak, czyli on tu ma dużo obrony, tego rage reduction, które wydaje mi się też jest całkiem niezłe. Jeśli chodzi o talenty, ta obrona, którą tutaj Tarik ma, wszystko to razem sprawia, że jest to naprawdę bardzo dobre rally. No i mieliśmy informację, że dostaniemy mocne rally ze strony piechoty, no i tak rzeczywiście jest. Generalnie wydaje mi się, że tutaj jest to niejako koniec tego połączenia Pakal-Harald. Nawet jeżeli chodzi o takie tankujące rally, to wydaje mi się, że to już nie będzie działało. Dlaczego tak jest? Przede wszystkim dlatego, że okazuje się, że Taric bardzo fajnie pracuje niemalże z każdym innym dowódcą piechoty. Czyli on sobie dobrze daje radę z Pakalem, tak? Jako on pierwszy, Pakal drugi. Bardzo dobre ma wyniki z Sargonem, tak? I to tutaj nawet obojętnie, czy będzie pierwszy, czy drugi z Sargonem, naprawdę te wyniki wyglądają solidnie. I z Haraldem też świetnie sobie daje radę. Czyli Taric pierwszy, Harald drugi. No i powiem wam szczerze, że wydaje mi się, że to będzie naprawdę duża zmiana, jeśli chodzi o metę w grze. Dlaczego tak będzie? Dlatego, że jeżeli mamy jedną jednostkę, która jest w stanie przełamać niemalże wszystkie inne, to tak naprawdę nie ma sensu używać tutaj czegoś innego. Tak? Czyli jeżeli Taric niszczy, a naprawdę niszczy totalnie garnizon kawalerii, który wydaje mi się, że jeżeli tak to będzie wyglądało, to garnizon kawalerii praktycznie w KVK przestanie istnieć, tak? W sensie, że nie będziemy go używać. Trochę to smutne, bo wiecie, nie tak dawno wyszedł nam Jan Žižka, Jadwiga i wydaje mi się, że dla graczy kawalerii jest to trochę smutne, jak bardzo Taric i Sargon, czy w ogóle Taric niszczy ten garnizon. Wydaje mi się, że pod tym względem jest to trochę nie fair. Ja czułbym się na pewno oszukany, gdybym zobaczył takie raporty z tym garnizonem, bo ja rozumiem, że ta piechota wygrywałaby z kawalerią, no ale wygrywać, a to co oni robią, to są takie wymiany, że naprawdę to jest ogromna różnica, tak? Tutaj wymiana taka pozytywna na zasadzie 10-20% jest naprawdę okej, szczególnie w dłuższym wymiarze, ale tutaj mamy wymiany na zasadzie 2 do 1 albo 3 do 1 nawet, tak? Także to jest absolutne zniszczenie garnizonu. Tutaj w ogóle nie ma o czym gadać i nie ma by co w ogóle tego garnizonu stawiać. Także pod tym względem wydaje mi się, że jest to słabe, tak? Że trochę to jest za mocny garnizon. Dalej, jeśli chodzi o piechotę, to tutaj też zobaczymy, że garnizon piechoty też jest niszczony. Czyli już z drugiej strony sobie możemy pomyśleć, skoro to jest rally, które niszczy też garnizon piechoty, no to po co nam rally łuczników? Tym bardziej, że ja Tarika mogę użyć z Pakalem i wtedy mam naprawdę takie mocno tankujące rally. Jeśli ktoś się zdecyduje je okrążyć, to nie dość, że Pakal ich, że tak powiem, pognębi, to jeszcze Taric będzie zadawał większe obrażenia, tak? Czyli w ogóle nie jest to dobry pomysł, więc nie wiem, po co miałbym robić teraz rally łuczników, skoro mogę wysłać tego Tarika.
I jedyne tutaj dla mnie zaskoczenie, naprawdę bardzo mocne, to jest to, jak dobrze radzi sobie garnizon łuczników, czyli Amanitore i Artemisia z tym akurat rally, tak? Bo myślałem, że tak szczerze, że łucznicy poradzą sobie tutaj najgorzej, a spodziewałem się, że dużo lepiej poradzi sobie kawaleria, ale zupełnie inaczej. Kawaleria zbiera tutaj niesamowity oklep, natomiast łucznicy są jedyni, którzy są w stanie gdzieś tam wytrzymać. Ta wymiana nie jest zbyt dobra, ale powiedzmy, że jest taka okej, okay, w miarę do wytrzymania, tak? Więc tutaj wydaje mi się, że łuczników będziemy używać teraz bardziej w garnizonie, żeby właśnie utrzymać się przeciwko temu rally Tarika, jakiekolwiek ono nie będzie, czy z kimkolwiek nie będzie połączone, no ale na pewno pod wieloma względami będzie to ciężkie, tak? Także trzeba będzie przemyśleć, no i nie wiem, czy nie będziemy teraz używali właśnie większości garnizonu łuczników, a rally to będzie naprawdę taka domena piechoty, bo tak jak mówię, jeżeli piechota w rally radzi sobie tak porówno albo nawet lepiej z łucznikami, totalnie niszczy kawalerię i w zasadzie też niszczy, ja bym powiedział, że niszczy, może nie aż tak bardzo, ale jednak niszczy tą zenobię i inne garnizony piechoty. Wydaje mi się, że tutaj generalnie jest coś takiego, że nie wiem, czy nawet te rally piechoty nie ma lepszych, że tak powiem, osiągnięć względem piechoty niż łucznicy. Tak, a tak jak mówię, to będzie na pewno takie rally, które będzie bardziej wytrzymałe. Także oczywiście będziemy mogli używać innych garnizonów i innego rally, natomiast no będzie to duży minus. Także co, wychodziłoby na to, że jeżeli jesteśmy w KVK albo przed, to raczej trzeba by przemyśleć wytrenowanie dużej ilości piechoty, tak? Bo będziemy piechoty używać do rally. Jeśli używamy piechoty do rally, to oczywiście nie tak łatwo jest dołączyć, no ale zazwyczaj jeśli rally już robimy, to mamy jakąś tam przynajmniej w miarę przewagę w polu, bo bez przewagi w polu to te rally i tak sobie nie będzie dawało rady. No chyba, że to będzie właśnie Tarik przeciwko garnizonowi kawalerii, to wtedy nawet może sobie dać radę bez, że tak powiem, tego wsparcia z pola, bo te raporty są naprawdę, że tak powiem, obrzydliwe, jeśli chodzi o kawalerię. Także wydaje mi się, że jeżeli wszystko, że tak powiem, pójdzie dalej tak jak jest, to będzie to naprawdę olbrzymia zmiana. Tutaj nawet widziałem, że w polu Tarik sobie całkiem nieźle daje radę, sparowany z Sargonem, także to już w ogóle super, jeżeli mamy dowódcę, który jest bardzo, bardzo silny w rally, a do tego jeszcze sobie daje radę w polu. Okej, okay, no to wiemy, że to rally jest bardzo mocne, tak? Myślę, że te testy, które zostały zrobione, oczywiście możemy się przyczepić, że ktoś ma trochę lepszy ekwipunek, że trochę lepsze to lub tamto, natomiast wiecie, to są wyniki takie, że nie da się, że tak powiem, ich oszukać. One są po prostu za duże. Te liczby są za duże, żeby stwierdzić, że o nie, to może jednak będzie słabe. Nie, no jeżeli widzimy takie liczby, jakie widzimy, to będzie mocne rally i na pewno będzie używane i tak szczerze, moim zdaniem, będzie używane po prostu na wszystko, co tylko, że tak powiem, znajdzie się na jego drodze. A to, że jeszcze to dobrze działa i z Pakalem, i z Haraldem, i z Sargonem, to jeszcze tylko gorzej dla wszystkich innych, tak? No bo będzie tych rali piechoty więcej, tak? Będzie więcej graczy, którzy będą mogli sobie Tarika zrobić. Ja się tyle przynajmniej cieszę, że wydaje mi się, że u nas też będziemy mieli sporą ilość graczy, która tutaj zainwestuje. No, ale tak jak mówię, z drugiej strony uważam, że to jest bardzo nie fair względem garnizonu kawalerii, który będzie niemalże bezużyteczny, no bo jeżeli będziemy używać tylko tego jednego rally piechoty, to praktycznie garnizon kawalerii będzie bezrobotny, tak? Będzie mógł oczywiście odeprzeć rally łuczników, ale czy to w ogóle będzie miało jakieś znaczenie teraz? Wydaje mi się, że raczej pomniejsze. Także współczuję, jeżeli ktoś teraz jest w KVK i nie ma możliwości wymaksowania sobie tego Tarika, bo może to być rzeczywiście problem w takim wypadku.
Okej, okay. No to dobra, spróbujmy teraz przewidzieć, jaki może być następny, że tak powiem, rozwój wydarzeń. Co teraz może się takiego stać? Ja przede wszystkim nigdy nie lubię, jeżeli są bardzo duże zmiany w grze, a to wygląda na taką bardzo dużą zmianę, na takie trochę załamanie całego systemu gry, więc już to mi się nie podoba, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Jak można to rally powstrzymać? Teoretycznie możemy pomyśleć o swarmowaniu tego rally. Natomiast tutaj jest taki problem, bo Tarika będziemy mogli użyć z Pakalem i wtedy raczej to nie będzie dobry pomysł. Tym bardziej jeszcze, jeżeli będziemy okrążać tego Tarika, to on będzie zadawał garnizonowi jeszcze dużo większe obrażenia. Także też nie wiem, czy to jest taki fantastyczny pomysł. Jeżeli użyjemy Tarika z Sargonem, to jeszcze te nasze marsze będą łapały te aved negatywne, także tutaj znowu będziemy jeszcze więcej tracić. No ale może to będzie jakaś opcja, że my to rally okrążymy, bo tutaj nie ma żadnego AoE. Te większe obrażenia, może nie będzie to taka tragedia. Może trzeba będzie okrążać to rally w momencie, kiedy ono jeszcze idzie. I wtedy spróbować je zmniejszyć, bo wtedy wiecie, jeżeli ono jeszcze idzie, to nie może Sargon rzucać aktywnych umiejętności i Tarik tak samo, więc tutaj moglibyśmy, że tak powiem, spróbować je zmniejszyć, zanim ono w ogóle jeszcze dotrze do fortu bądź flagi. Ale jest to tak naprawdę życzeniowe myślenie, bo niekiedy ta droga będzie trwała dosłownie 10 albo 20 sekund, no i nie jesteśmy w stanie zniszczyć rally w tak krótkim czasie, także tutaj raczej będzie trudno. Jestem ciekawy, jak to rally z Tarika będzie, że tak powiem, oddziaływało na to okrążenie, na ten swarm. Tutaj jest to, że tak powiem, chyba ostatnia nadzieja graczy kawalerii, czy w ogóle graczy, którzy będą się musieli zmierzyć z tym rally. Natomiast co dalej będzie w grze? Na pewno możemy się spodziewać tego, że nowi łucznicy dostaną nowy garnizon. I to musiałby być wtedy taki garnizon, który rzeczywiście będzie, że tak powiem, oddziaływał na to rally. I wtedy może rzeczywiście, gdyby nowy garnizon z kolei niszczył to rally piechoty, tak? Jakiś to by był znowu taki hard counter, tak jak teraz ta piechota niszczy tą kawalerię, no to wtedy mielibyśmy opcję. Natomiast, no wiecie, nowi dowódcy, no to myślę, że to jest tak mniej więcej może 2 miesiące, może 3 miesiące czasu, a jeszcze dostaliśmy wiadomość od Lilith, że zanim dostaniemy łuczników, to dostaniemy dowódców z leadership. Tak, nie wiem jeszcze nad czym oni będą, z czym oni będą dokładnie związani, ale mamy już informację, że dostaniemy dowódców z leadership. No to jak dostaniemy z leadership za jakieś 2 miesiące, to łuczników może za 4, a może za 5, a może za pół roku, no to jest to jednak bardzo długi czas królowania, być może jeszcze nic nie wiemy, królowania tego Tarika. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale wygląda na to, że tutaj świetlana, że tak powiem, przyszłość przed nimi. Ja może jeszcze tak w 100% bym nie polecał maksowania, jeżeli nie jesteście w KVK, bo jeżeli jesteście w KVK, jest wojna albo wojna wam się zaczyna za parę dni, no to tutaj rzeczywiście wydaje mi się, że warto zainwestować w tego karika, warto przejrzeć, ile macie garnizonów takich właśnie Amanitore Artemisia, bo może się okazać, że już niedługo bardzo, bardzo wam się to przyda. Żeby w ten sposób się bronić i trzeba się już przygotować na tą nową metę, bo no jednak musimy przygotować się na to, że ci nasi rywale będą tego Tarika używać, tak? I tutaj trzeba wiedzieć jak mniej więcej jakiś mieć pomysł po to, żeby właśnie im przeciwdziałać. Ja wcześniej myślałem, że to połączenie właśnie Tarika z Sargonem będzie takie mocne i wtedy teoretycznie może Teodora mogłaby ich powstrzymać. Natomiast z tego co widzę, te rally z Sargonem nie jest aż takie ważne, żeby tutaj był Sargon. On robi robotę, natomiast Tarik sam też robi robotę i on może być użyty na przykład z Pakalem. No i jeżeli będziemy mieli Tarika z Pakalem, to wtedy ta Feodora wcale nie zrobi jakiejś ogromnej różnicy. Czy jak będziemy mieli Tarika, nie wiem, z Haraldem użytego, to też nie będzie jakaś niesamowita różnica, tak? Myślałem, że tutaj poziomy tego może niwelowane przez Fiodorę, to by był jakiś pomysł, ale teraz już, że tak powiem, odszedłem od tego pomysłu i nie widzę za bardzo
opcji, którą moglibyśmy postawić w garnizonie, tak, żeby rzeczywiście jakby zupełnie zatrzymać to rally. Jeśli chodzi o łuczników, to tak szczerze, jeśli chodzi o garnizon, nie wiem, czy tutaj mamy jakieś zbytnio większe opcje, które moglibyśmy postawić, żeby się im przeciwstawić. Tak myślę jeszcze o tej bodyce ewentualnie, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Wydaje mi się, że to połączenie Amanitore i Artemisia jest naprawdę w porządku, ale no nie wiem, no chyba, że Amanitore i Bodica wtedy używane razem, no ewentualnie Artemisia, Bodica, można by tutaj coś pomyśleć z tymi łucznikami, czy jakaś inna opcja nie będzie dobra. Tutaj Bodica, oczywiście zwiększenie tych obrażeń od skill damage, tak, no i ona ma też te skill damage reduction, które tutaj może się okazać rzeczywiście kluczowe. No chyba, że w ogóle już by było śmiesznie, bo jeszcze te skill damage reduction ma też oczywiście Henry, tak? No ale nie wiem, czy to będzie taki garnizon, którym się będziemy bronić z Bodica i Henry. Raczej mi się nie wydaje. No ale można na pewno próbować, tak? Tym bardziej, że tak jak mówię, to o dziwo Amanitore i Artemisia całkiem nieźle sobie poradziły przeciwko właśnie Sargonowi. Przepraszam, nie Sargonowi, ale Talikowi. Talikowi i Sargonowi, więc po części jest to prawda. Okej, z mojej strony to tyle. Dajcie znać, jeżeli macie tego Talika w KVK, jeżeli będziecie widzieć jakieś ciekawe raporty, piszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie, jak myślicie, jaka jest przyszłość. I jak się czujecie, jeżeli jesteście liderami z garnizonu kawalerii? Czy widzicie jakąś przyszłość dla siebie? A z mojej strony to już wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć.